Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Szanowni Państwo, jesteśmy w Zakopanem, rozłączamy się, tutaj kibice lecą na skoki narciarskie, wjeżdżamy właśnie już w okolice skoczni, także rozdzielamy się, jesteśmy ciekawi, co to będą za emocje, też będą nagrywać, także tutaj będziecie mieli dwie perspektywy dzisiaj. Do udanej zabawy, czekamy na relacje. Dzięki, torba. Poszli! A my jedziemy teraz na Krupówki. Wykręciliśmy, bo tam są drogi zablokowane i podwieźliśmy rodziców tak blisko jak mogliśmy. Zaraz będzie widać skocznię, więc teraz skręcamy tutaj, a skocznia jest tam! I tam zaraz będą rodzice szaleć. Zdążyło się ściemnić, a my ciągle krążymy. Przed nami wielka krokiet. Możemy sobie oglądać skoki i tak krążyć. Nieskończoność. Jest! Musimy wykręcić jakoś. Tak? Ale tam było? Tak, zakręcamy. Dawaj, czapaj. I dotarliśmy do Krupówki. Mamy zamiar pospacerować, coś sobie zjeść. No i nacieszyć oko. Piękne miejsce. To? Plasterko. Dwóch skoczków polskich w czołowej trójce jest aktualnie, okay. W radiu słyszymy. Słuchaliśmy właśnie. Ciekawe, jakie emocje tam na u rodziców właśnie. No, oni swoją relację nagrywają. Pierwsze miejsce 256 i 66 punktów. Kazem Czachary Meksato. A teraz już numerem 11. Reprezentant Bułgarii. Zabał Gariu. Wladimir Zograwski. Tutaj też się dzieje. I fajnie by było znaleźć jakieś miejsce, jak będziemy coś zjeździć, gdzie będzie transmisja skoków, ale nie wiem. Czy się uda miejsce znaleźć wolne? Chyba nie. Chociaż boże tam. Czekaj, jeszcze dalej mogę wrócić. Albo tutaj. A, ja bym widziała tamty tam. Okej. Okay. Chyba spoko, patrzę, tam też jest. No. Ale ekstra, trafiliśmy do Sport Corner, tak się nazywa knajpka. I możemy tutaj coś zjeść. Myślałam, że bardziej jakieś piwko, coś w tym stylu. Ale mamy transmisję tutaj. Mamy transmisję tam, nad głową. Tam jest jeszcze jeden wielki ekran. No i ogólnie fajnie. I w ogóle stolik wolny był dla dwóch osób, idealnie. Ja bym zupkę zjadła jakąś na pewno. Widziałam na zewnątrz, że gdzieś tu są. Wszyscy tu patrzą na skoczków, a ja wypatruję jeszcze rodziców na trybunach, może się pojawią gdzieś tam. Piotr Kępoty w skoku. To
proszę Państwa, jeszcze się nie wyświetliła. Już jest jej trzeci. 274,80. Dostaliśmy herbatkę. Ojej, jakaś taka mocno korzenna. Pomarańczowa, jakaś taka, ale. Pomarańczowo-korzenna. O, ale fajosko się to ogrzeć. Tam jest tok teraz. Tak jest. Tok, no. Okej, obracam. Kolejny powód do radości, dostaliśmy właśnie nasz żurek z chlebkiem. Herbatka jest naprawdę, naprawdę pyszna. Czekamy na dekorację, już miałam na myśli koronację, chciałam powiedzieć. Jest opieczony chyba tutaj, bo przepraszam. Ale nie, no wspaniale, wspaniale po prostu. Pojawiły się też nasze skrzydełka z sosem wrzoskowym. Jak tam, dobra? Dobre. Kurczę, czekamy teraz na Mazurka Dąbrowskiego. Stefan Zgrał!
reprezentant Polski Szanowni Państwo, proszę o powstanie. Hymn Narodowy Polski. Ladies and gentlemen, please stand up for National Anthem of Poland. Meine Damen und Herren, National Hymn of Poland. Proszę bardzo, tutaj a kapella. Dziękuję. Ale było fajnie, najedliśmy się. Słuchajcie, i bardzo tutaj, przyjemnie spędziliśmy czas. Na pewno będzie głośno teraz, bo wszyscy wyjdą z Krokwi na ulicę i tak, będą świętować. Rodzice też tu zmierzają. Tak, dzisiaj jest co świętować. No ale my już będziemy się stąd zwijać jak rodzice, gdy przyjdą jakiś krótki spacer jeszcze po krupówkach. No, jeszcze trzeba wykorzystać ten wieczór. Ja jeszcze tylko dodam, bo się jaram strasznie tym, że siedzieli razem z nami obok ze Słowenii, też para była i Norwegowie. I tak troszkę podsłuchiwałam, no bo tak trochę coś tam pamiętam. I przy wyjściu im powiedziałam, ha dobra, a oni się tak na nie spojrzeli i się ożywili też. Także tak się popisałam, no. Było się uczyć tego norweskiego, no naprawdę. Warto było. Warto było, żeby zaczepiać pijanych facetów. Kurde, to jest całkiem przydatna umiejętność, no. I krupówki tutaj na całego teraz się rozkręcą. Tu jest dużo lodu, trzeba uważać jak się chodzi, pani. Tak. Lecimy? Gdzie lecimy? Chciałeś sobie zobaczyć jeszcze coś niżej, tak? Po straganach łazimy chyba. Dobra. Łapiemy klimat. Tak, jest. Słuchamy trąbek. Tu. To, o, to powiedzieli mi. No. Ale trzeba przyznać, że tu się udzielają takie emocje. Właśnie. I no, był moment wzruszenia znowu jeszcze jak hymn. No było, kurczę, i to tak blisko i w ogóle nie, ale... fajnie. I wszyscy tak się czuwają. No, fajnie się wygrywa, tak? I tak. Więc wszyscy się dobrze... Wczoraj przegraliśmy, a tak się wszyscy dobrze bawili. Ale też były fajne emocje i też fajna zabawa. Właśnie tak naprawdę wczoraj, jak byliśmy na skokach, to dla mnie się kompletnie nie liczyło, kto ile skacze, gdzie, tylko byłam po prostu pod wrażeniem, że ci ludzie naprawdę wszyscy latają, tak. I że to jest w ogóle wielki wyczyn. To nie jest magia telewizji. Oni rzeczywiście latają. Jako takie widowisko, powiedzmy. Idziemy i Rafał straci wiarę w przyczepność. Tak, powiedziałem, że straciłem wiarę w tą przyczepność. Ślisko jest momentami. No teraz akurat taki grzeczny chodniczek, ale przy okazji pokażę swoją piękną nerkę, którą ja noszę, proszę zaprezentuję. Tak, ładna. Słuchajcie, to jest miłość, kiedy mężczyzna życia oddaje ci nerkę, żebyś ty mogła żyć. Żebyś nosiła to boły. Swoje, a on ma plecak. Ciekawe skąd pan jest. No, ciekawe. A wczoraj też poszliśmy tacy ubrani cali na biało-czerwono, jeszcze te okulary, tam, chciałam powiedzieć ręcznik, szalik, właśnie, z napisem Polska. No? Kurtkę od twojego taty pożyczyłem, żeby być biało-czerwony. A ja miałam białą kurtkę, no. I wchodzimy do knajpki i pan mówi, że do kelnera, żeby podał nam słoweńską kartę. Węgierską. Węgierską kartę. Ale i do nas oko mruży, a tamten... ale jaką? Polską. No dobra, to był żarcik sytuacyjny, ale przy okazji wczoraj właśnie byliśmy tutaj, jedliśmy. A tam jest Gubołówka. A Rafał jest tutaj i muszę go złapać, bo coś wypatrzył chyba. Rafał na tropie. Na tropie czapek?
tych czaderskich, bo nas ciągle kuszą. Rafał. O kurczę, że mam zamówione. Miałem kiedyś. No to trzeba motor do kompletu dokupić. Ale to Hondę teraz chciałem. Ale Kawasaki też nie pokażę. Jest Hyundai, bo już zamówiliśmy, ale przecież nasze autko też musi mieć jakąś pamiątkę z podróży, co nie? Są te smyczki, są breloczki, są rejestracje breloczki i są te, na klucze jest Hyundai, zobacz. Hyundai jest. A gdyby tak oszukać przeznaczenie tak. I kupić sobie smyczkę Jaguar. I kluczyki, i chodzi tak po mieście. Ale co ty masz za Hyundai? Ja nic nie mam, absolutnie. I ten portfelik. O, no. No. Ja myślę, że już na portfel bym nie miała, jakbym miała takie. Wspierał Hyundai, bo super garażu. Nawet garażu nie ma. Mi się podoba. Ej, no, ile takie coś? Nie, nie będzie. 20. Nie, 20 broczek ten. Na AliExpressie. Dobrze, ale imion jeszcze nie mam. Rejestracja zakopana. Sprawdzę, czy jest nasza rejestracja. Wypatrzyłam swoich rodziców. Poproszę relację na żywo, jak było? A, było odlotowo, po prostu. Jak tak? Głośno. Muszę w Google'ach poszukać, kto wygrał. A ty czego się nauczyłeś? Dobra, podpatrywali. Ekstra. Mam jeszcze jedno wyzwanie, bo szukam czegoś, jak szukamy na choinkę tych różnych rzeczy, bo już mamy dzwoneczek piękny zakopanego, ale coś związanego ze skokami narciarskimi. O, dzięki. Co to za przemyt? To dla dzieci. O, czy są tu jakieś dzieci? Które są moje, ode mnie. Dobra, dobra. Dzięki. Dziękuję. Za pyszną czekoladę dziękujemy. Oj, cudnie, cudnie. O, kurczaki, my mamy zapas jeszcze w aucie, tak. Także no słodki wyjazd, czad, no, podobało się? Plutko, i był rekord flagi też? Tak, ale to jak to wygląda? Za pomocą strony. Rekord flagi. Rekordflagi.pl, tak, słyszeliśmy. No tutaj. I my, ponieważ byliśmy na samej górze, to no. Musieliśmy wybrać kolor biały i aha. Białe tło telefonu. Na telefonie, wow. Ekstra. Czerwone, tak. Ale czad, super. No, nie wiem jak to wyglądało, podobno świetnie. Dobra, zobaczymy w telewizji. Super, ale fajny pomysł. Ale siedzieliśmy na samej górze. My wejdziemy po prostu. O mało przepłaciliśmy życiem, bo to stworzyliśmy. Ja cię, no. Na 50 metrze lądowane. Oja, no to faktycznie wysoko. Ojej, przesuwamy się pewnie. Na ławeczce prawie siedzieliście. Nie, czad. Bo miliard ludzi, ja stałam na nie mówię o ławeczce. Tak po prostu. Ojej. Uważaj. Jadą. Dobra, życie mi uratowali, dzięki. No, tutaj wszyscy świętują. Ekstra czat. Zdjęcie wam zrobię. Mamy nawet pamiątkę dla naszego tak. Autka. Taka drewniana góralska. Ale piękne, piękne. My patrzyliśmy wcześniej, takie były bardziej plastikowe, kiczowe te wręcz niektóre. A to jest taki klasyk, piękne. Rodziców zgubiłam. Gdzieś pewnie poniosło ich z tłumem trębaczy. Nie zdziwiłoby mnie to. O, są. Ja już was posądziłam, że was trębacze porwali do zabawy. Mamy drewnianego Hyundai, tak. Ale nie mamy narciarza. Normalnie jak na saksofonie. Ej, bo to jest typowy dzień we Włoszech. Tak, tak to brzmiało mniej więcej. Czy wszyscy mieli ludzie? Właśnie we Włoszech. Czy wszyscy mieli ludzie odprowadzają nas do samochodu? Jest i nasza bryka. Siadamy, pakujemy się do środka, jedziemy zatankować. No i będziemy się już zbierać. Także póki co, Rafcie za kierownicą. Za jakiś czas się zmienimy.
No i wracamy, ale to był wyjazd 2 dni, a mam wrażenie, jakbyśmy tu byli z tydzień. Znowu się tyle działo. Ekstra! Jest gdzie plecak? Nie, tam na środku się nie zmieści, nie? Jest. Tak spojrzeliśmy na godzinę i trasę, którą musimy pokonać, wyszło nam, że będziemy o 26 jakoś na domu. A jeszcze chcę na kawę się zatrzymać. Także wiecie, nie ma łatwo. Pieniądze wylewam, Grażyna. Rozlały nam się pieniądze. Jakby nas tu korek za mocno przyblokował, zawsze można się przesiąść do pociągu, który już nieco przyspiesza. Cały czas tak, także kierowca tutaj czujny nie zasypia, bo cały czas jakieś zakrętasy, zawijasy. Ale robić protek. Naprawdę! No, jakby horror zaczynał. Przez lasy, o, i przez takie właśnie rzeczy, nie? I za dupia. Jakbym jechała sama i coś mi się stało z samochodem, to bym chyba tu już zwariowała. GPS twierdzi, że zbliżamy się do celu, została na 220 km takich dróg. To brzmi zachęcająco. Do głębi lasu. Nie no. Zakręt. Zakręt niespodzianka to jest. Nie wiadomo co. Wyskoczyło, w sumie nic nie wyskoczyło, tutaj nic nie ma. Ponad 100 km później stacja benzynowa. Kawa i zamiana. O, jaki byk! Ale co jest? Pierwszy. Dalej. Kolejne tankowanie, a dałeś radę. Kawał już przejechałeś. Zamiana. Przejechane. 300 prawie. No, pięknie. Dzięki. Idę do kosza wrzucić jakieś śmieci, żebym portfela nie wrzuciła razem z nimi. I szukam łazienki i kawki. Dzięki. Do widzenia. Drodzy Państwo, pora na zmianę kierowcy, teraz Ada siada za kółko. Rozpoczyna droga, a tu żubr jest tam, czy tak. To jest? Nie, żubr chyba to jest. Jakieś duże bydle. Ale takie nieruchome, nie wyskoczy na drogę chyba, bo skamieniał troszeczkę. Gotowa? Gotowa chyba. Wiesz co jeszcze trzeba zrobić? Co? Po tankowaniu zawsze. Dobra, trip. Nowy trip będzie. No i drodzy Państwo, widać już powoli tablicę Ozorków. Tutaj wielki napis. Dziecha nas zawiozła. Jak tylko od 134 km. Dało radę, autko cudnie spisało się w pierwszej podróży, bosko. Na szybko pokażę jeszcze kilka rzeczy, które przywieźliśmy z Zakopanego. Dzwoneczek przepiękny, malowany. Ostatnio z różnych podróży zbieramy sobie ozdoby choinkowe. Wiem, że najwyższy czas choinkę już niedługo schować. Chcemy ją zasadzić w naszym ogródku, tym naszym koło naszego przyszłego domu, ale brakowało nam na to czasu. No i właśnie dużo dzwoneczków już mamy z różnych miast w ogóle w tym roku, ile już mieliśmy wyjazdów, a dopiero się styczeń kończy. I właśnie tego typu ozdoby na choinkę. No albo takie uniwersalne właśnie. One nie są typowo świąteczne, ale tak ze świętami się kojarzą. Mamy tutaj z Zakopca dzwoneczek. Chciałam coś, co będzie się kojarzyć z naszych pierwszych skoków narciarskich na żywo i też z nartami, więc mamy też, ogólnie to jest magnes. Nie było nic takiego do zawieszenia z nartami. Jest milion pamiątek, naprawdę najróżniejszych, ale jak sobie wymyśliłam, że chciałabym, żeby na mojej choince wisiały jakieś narty, albo jakiś narciarz najlepiej, który wygląda jak skoczek narciarski, to już niestety nie było tak łatwo znaleźć, więc postawiliśmy na magnes, który sobie jakoś przewiercimy, może i powiesimy na choince. Czerwone korale tutaj w mini wersji, bo stwierdziłam, że bransoletkę zdecydowanie częściej założę niż korale takie na szyję. I nie te klucze do samochodu.
A w ogóle nasz pęk kluczy się powiększył, bo mamy kluczyk od auta i kluczyki od zapięcia. Te dwa są takie same. Jeden od zapięcia bagażnika, bo kupiliśmy bagażnik samochodowy. Tu pstryczek jeszcze nasz, który niestety chwilowo nie działa. I piękny brelok. Nasza pamiątka z pierwszego wyjazdu naszym samochodem. Akurat w górę to jest logo Hyundai'a. Takie pięknie wykonane, drewniane. Takie pamiątki, jak no jeszcze jakieś głupotki kupowaliśmy, to tak już w kolejnych filmach pokażę. Od wyjścia do domu leciałam na automacie, jest już 3:45, ale rozpakowałam mniej więcej rzeczy, żeby jutro już mieć łatwiejszy poranek. Pewnie staniemy w południe, bo idziemy na drugą zmianę, ale żeby już wszystko było naszykowane, wrzuciłam jakieś tam pierwsze pranie i uciekamy jeszcze lepsze pod prysznic, idziemy spać. Bardzo, bardzo, bardzo intensywny weekend mieliśmy, to były 2 dni, a tyle się działo, że mam wrażenie, że byliśmy w górach co najmniej tydzień. Dziękujemy, że byliście z nami. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. I jak zawsze, do zobaczenia jutro!